Cześć, witajcie, witajcie w Prus TV. Dzisiaj opowiem Wam o kraju, o którym wspomniałem, że tam Ameryka jest. Ale proszę Państwa, tam nie ma Ameryki. Tam powoli zaczyna się robić Azja. Chociaż niektóre osoby z tego kraju na pewno mogą się obrazić bardzo na mnie. Proszę Państwa, jak byłem zdziwiony, kiedy dojechałem samochodem do Grecji i dobrze, że znajomy Grek wcześniej mi wytłumaczył podstawową zasadę poruszania się po Atenach. Mianowicie powiedział tak: jeżeli chcesz skręcić w lewo, otwórz okno, wywal rękę w lewo i wtedy będzie to sygnał dla kierowcy, który jest za tobą, lub dla samochodu, który jedzie na pasie, po którym ty jedziesz, że chcesz wjechać na ten pas. Dobrze, że byłem w Grecji z kolegą, bo niestety w prawo to samo nie dałoby rady uskutecznić, gdyby nie kolega, który siedział na miejscu pasażera z przodu i w takim układzie on wywalał tą rękę na prawo. Faktem jest, że takiej ilości wytłuczonych kierunkowskazów w samochodach i takiej ilości poobijanych samochodów to ja nigdzie nie widziałem. Faktem jest, że nigdy nie byłem w Azji i nie jeździłem tam i nie widziałem, bo podobnież tam jest o niebo gorzej. Jakkolwiek Grecja jest Europą, tą cywilizowaną Europą, aczkolwiek trochę ułańska fantazja, w cudzysłowie, Greków trochę ich ponosi. Dobrze o tej regule wiedzieć, zanim się uda człowiek do Grecji. Witajcie i żegnajcie jednocześnie. Było to Prus TV. Cześć!